Siemanko, z tej strony 19 Kruszyna 83. Moi drodzy, lecimy z Euro 2016. Otworzyliśmy już dużą puszkę kolekcjonera, małą puszkę kolekcjonera. Został nam multipak. Multipak sobie kupiłem na razie jeden. To jest multipak numer... Oj, leci wszystko. Czekajcie sobie zaraz. Tak. O! Multipak numer 37. Multipaku, jak wiecie, jest 6 saszetek i dwie karty z limitowanej edycji, oczywiście te zwykłe. Przetniemy sobie. Nie zaglądałem, jakie są limitki, ponieważ mnie to nie interesowało tym razem. Tak, jedna limitka, druga limitka. Lecimy z jedną. Mamy Thiago Alcantara. To będzie limitka na wymianę, ponieważ już ją mam. Druga limitka to będzie limitka Sergio Busquets, limitka Hero, poprzednia była Classic, teraz jest Hero Sergio Busquets. Jak się fajnie stworzyło, że mamy dwóch zawodników z Hiszpanii. Ok, to mamy limitki i mamy 6 saszetek. Tak, i lecimy z pierwszą. Pierwsza saszetka z Hazardem i z Ibrą. I mamy tak, Klein, Austria, Brozovic, Chorwacja, karta Dynamo, Sirokov, Rosja, Maciej Rybus, Polska, i karty specjalne, nie, tu mamy jeszcze zwykłą kartę, Nainggolan, Key Player, i karta Inventivenes, moi drodzy, tym razem to już jest moja powtórka, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, a przepraszam, Inventivenes Rosicki z Czech. Tak, i sobie stoi koło Alcantary. Druga saszetka, moi drodzy, saszetka z Bale'em oraz Ramosem. I mamy tak, Mesut Özil, Niemcy, Prudl, Austria, Rakicki, Ukraina, Gluszakow, Rosja, i karty specjalne, jest to ekspert Cristiano Ronaldo, tą kartę również posiadam. Będzie na wymianę. Jak zaczniemy wymianę, to będzie dobra karta. I następna karta jest to Passion and Pride Austria. Ok, to sobie położyłem na dół. Kolejna saszetka, trzecia z Müllerem oraz z Buffonem. Niestety Müller poszedł dalej, Buffon odpadł wczoraj w Lidze Mistrzów. Myślałem, że po dogrywce będą karne, ale jednak Bayern poszedł za ciosem i strzelił kolejne dwie bramki i skończyło się na 4-2. Także gratuluję doktorowi Radenowi, bo to jego zespół. A tu mamy tak, Saszet Darmian, Włochy, McLaughlin, Irlandia Północna, Uzbaj Rakli, Turcja, Balaj, Albania, i karty specjalne, mamy Defensive Rock, Skrtel, również powtórka, Słowenia, przepraszam, Słowacja, i kolejna karta to jest karta bazowa, Key Player, Moutinho. Ok. Przedostatnia saszetka, moi drodzy. Nie, przepraszam, piąta. Czwarta, co ja gadam. Czekajcie, musimy zrobić na chwilę pauzę. Jestem, moi drodzy. Czwarta saszetka z Bale'em i z Ramosem. Przetniemy sobie ją tutaj tak.
I mamy tak, Juan Fran, Hiszpania. Karta Dynamo Liechtensteiner, Szwajcaria. Kolman, Irlandia. Olsson, Szwecja. Mamy Game Changera Sigurdsona, Islandia. I kolejna karta, ostatnia z tej saszetki, jest to karta 11 Turcji. Fajnie. Położymy sobie tą kartę koło Cristiano Ronaldo, niech sobie stoi. O, moi drodzy, przedostatnia saszetka z Hazardem i z Ibrą. I mamy tak, Kadar, Węgry. Sissoko, Francja. Maxim z Rumunii. Robson Kanu, Walia. Pierwsza karta, nie, to jest bazowa. Jeszcze key player Busquets, Hiszpania. I na koniec mamy top żuer, fajna karta, Zlatan Ibrahimowicz. Nie wiem, czy tej karty już nie mam. Mogę się mylić. Zabrakło mi stojaczków. Nie wiem, gdzie jest reszta. Położę sobie na dół. Albo zakryjemy tą 11. I ostatnia saszetka, moi drodzy, z Buffonem i z Müllerem. Ok. Poszedłbym po kartach, ale jest ok. I mamy tak, Kadlec, Czechy. Mandzukic, Chorwacja. Karta Goal Machine, Lafferty, Irlandia Północna. Rodriguez, Szwajcaria. I dwie ostatnie karty, jest to karta One to Watch, Dawid Alaba, Austria. Tak. I karta 11 reprezentacji Niemiec. Także trafiliśmy dwie karty z 11, także fajnie. No i co, moi drodzy, otworzyliśmy mega starter multipaka. Mamy takie naręcze kart bazowych z kart specjalnych. Trafiliśmy kartę One to Watch, Dawid Alaba. Passion and Pride, Austria. Game Changera Sigurdssona z Islandii. Karta Top Jewer, Zlatan Ibrahimović, Szwecja. Defensive Rock Skrtel z Słowacji. Karta Inventivenes, Rosicki z Czech. Dwie karty 11 reprezentacji Niemiec oraz Turcji. Tak. Eksperta Cristiano Ronaldo. No i moi drodzy, dwie limitki. Karta limitowana klasyczna. Thiago Alcantara z Hiszpanii oraz karta limitowana Hero Sergio Busquets, również z Hiszpanii. Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i co, do usłyszenia w kolejnych unboxingach z kolekcji Panini UEFA Euro 2016. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!